A zatem, czy to koniec liturgii trydenckiej? Wydaje się, że tak. I nie życzę tego nikomu, żeby wchodzić w dyskusję z tradycjonalistami, tylko zawsze lepiej banować. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. List apostolski papieża Franciszka Traditionis Custodes wstrząsnął około tradycyjnym światem. Dzisiaj przyjrzymy się temu listowi oraz komentarzowi ojca Remigiusza Recława. Zapraszam. List apostolski ukazał się 16 lipca bieżącego roku, podpisany przez papieża Franciszka. Najciekawsze dla nas fragmenty to jest moim zdaniem artykuł 3 i jego paragrafy. I te tutaj przytoczę. Artykuł 3. Biskup w diecezji, w której jest dotychczas obecna jedna lub więcej grup celebrujących według mszału sprzed reformy z 1970 roku. Dwukropek. Paragraf 1. Niech się upewni, że grupy te nie wykluczają ważności i prawowitości reformy liturgicznej, nakazów Soboru Watykańskiego II i magisterium papieży. Tutaj nic drastycznego się nie zmienia. Niech wskaże jedno lub więcej miejsc, w których wierni należący do tych grup mogą gromadzić się na sprawowanie Eucharystii, jednak nie w kościołach parafialnych i bez tworzenia nowych parafii personalnych. A więc tutaj mamy bardzo jasne cięcie. Nie w kościołach parafialnych, nie wchodzą w grę kolejne parafie personalne. Niech ustanowi we wskazanym miejscu dni, w których dozwolone są celebracje eucharystyczne z użyciem mszału rzymskiego. Niech ustanowi dni. To będą tylko konkretne dni. Promulgowanego i tak dalej. W tych celebracjach czytania są proklamowane w językach narodowych z wykorzystaniem przekładów Pisma Świętego i tak dalej. A więc czytania tylko w językach narodowych. Paragraf 4. Niech mianuje kapłana jako delegata biskupa odpowiedzialnego za celebrację. Kapłan winien się nadawać, być wykształcony i tak dalej. Tutaj również nic drastycznego się nie zmienia. Paragraf 5. W parafiach personalnych, kanonicznie erygowanych dla dobra tych wiernych, niech dokona stosownej oceny ich rzeczywistej przydatności dla rozwoju duchowego i niech oceni, czy należy je utrzymać, czy też nie. Parafie personalne ma poddać weryfikacji i ocenić, czy są przydatne, czy nie. Paragraf 6. Niech zatroszczy się o to, by nie zezwalać na tworzenie nowych grup. Myślę, że paragraf 5 i 6 w połączeniu pokazują bardzo jasno, że to jest kwestia cięcia. Że tutaj nie chodzi o regulacje, o lepsze ustawienie całej sprawy, bardziej dogodne dostosowanie, może dopasowanie do jakichś tam potrzeb duszpasterskich. Nie. Tutaj stwierdzono najwyraźniej, rzecz jest niewskazana, należy ją kasować. Kasujemy roztropnie, tam gdzie jeszcze jest, sprawdzamy, czy zostawić, czy nie zostawić, nie ustanawiamy nowych. Jest to bardzo jasny, bardzo konkretny atak na tego rodzaju tak zwane duszpasterstwa tradycji. W artykule 5 z kolei czytamy: prezbiterzy, którzy już celebrują według Missale Romanum z 1962 roku, winni poprosić biskupa diecezjalnego o pozwolenie na dalsze korzystanie z tych uprawnień. A więc nie zostają te uprawnienia przedłużone, muszą zapytać po raz kolejny. Zarządzam, aby to, co zostało postanowione w niniejszym liście apostolskim w formie motu proprio, było przestrzegane w całości, bez względu na jakiekolwiek argumenty przeciwne, nawet jeśli zasługują na szczególną uwagę, i oraz aby zostało ogłoszone przez opublikowanie w dzienniku L'Osservatore Romano, wchodząc w życie natychmiast, a następnie opublikowane w oficjalnym komentarzu Stolicy Apostolskiej, Akta Apostolicze Sedis. Jak należy ten dokument skomentować? Przede wszystkim mamy tutaj bardzo wyraźny, konkretny ruch. Jest to ewidentnie ruch na zniszczenie tak zwanych duszpasterstw tradycji. Jest to jednoznaczne pokazanie kierunku, wycofujemy się z tego, kasujemy. To, co już istnieje, parafie personalne, które istnieją, zbadać, czy faktycznie są one z korzyścią. W domyśle to jest raczej zalecenie, że raczej nie są. Raczej nie są. No całość tego tekstu, nie zakładamy nowych, wszystko trzeba zbadać, pozwoleń trzeba na nowo udzielić, nie w kościołach parafialnych i zbadajmy, czy to tak naprawdę, niech biskup zbada, czy tak naprawdę jest potrzebne, no a jeśli nie, to już wiadomo.
Tutaj w Polsce od razu posypały się wiadomości od strony duszpasterzy, właśnie z takich duszpasterstw, że uwaga, musimy zastopować, nie wiadomo co będzie. Ewidentnie jest to drastyczny ruch, jest to bardzo jasne wskazanie kierunku przeciwnego mszy świętej trydenckiej. Czy należało się spodziewać czegoś innego? Można by pomyśleć, że tak, no przecież papież Franciszek taki otwarty na wszystkich, tutaj nikogo nie potępia, tutaj zawsze tak się liberalnie wypowiada. Może są tacy, którzy tak myślą. Natomiast no dla mnie nie jest to żadnym zaskoczeniem. Papież Franciszek wielokrotnie już pokazywał, że tego rodzaju duszpasterstwa wcale mu nie odpowiadają. Ja nie jestem w stanie zrozumieć jego toku myślenia, to znaczy nie jestem w stanie zrozumieć tego, dlaczego z jednej strony nam, Bractwu Kapłańskiego Świętego Piusa X, udziela swojej personalnej jurysdykcji, osobistej jurysdykcji do spowiadania, i jednocześnie niszczy. Najpierw likwiduje Komisję Ecclesia Dei, później wydaje właśnie to motu proprio, które no jest bardzo wyraźnym atakiem na tego rodzaju duszpasterstwa. Nie jestem w stanie jakby prześledzić tego toku myślenia, jakie tam za tym stoją motywacje, natomiast ewidentnie ze strony papieża Franciszka mamy tutaj wrogość, mamy tutaj niechęć, mamy tutaj bardzo jasny konkretny akt. Dlaczego taka decyzja? Myślę, że odpowiedź jest dosyć prosta. Najwyraźniej z punktu widzenia papieża Franciszka te duszpasterstwa tradycji stały się w jakiś sposób niebezpieczne, w jakiś sposób niekorzystne. Najwyraźniej rosły w siłę, to znaczy po prostu rosły w siłę. To było widać, że gdzieś tam te ruchy się rozwijały. Najwyraźniej były postrzegane albo faktycznie były w jakiś sposób krytyczne wobec posoborowych reform. Najwyraźniej się to hierarchii kościelnej nie podobało i najwyraźniej dlatego muszą one w tej chwili zostać skasowane. Moim zdaniem nie jest to szczególnie zaskakujące. Wydaje mi się, że ta motywacja jest jedyną możliwą motywacją. Znaczy ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić w tej chwili innej motywacji, która by za tym stała, choć oczywiście no, mogę o czymś nie wiedzieć. Czy dla nas to cokolwiek zmienia? Oczywiście nie. Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X przyjęło za zasadę bronimy wiary za wszelką cenę. Posłuchajmy teraz, co ojciec Remigiusz Recław ma na ten temat do powiedzenia. Ci, którzy po soborze zaczęli kapłani odprawiać normalnie mszę świętą posoborową, to widzieli, że teraz nie ma grzechu po mszy świętej, a to było tak, że no, żeby to wszystko po kolei równo przestrzegać, ręka nie może wychodzić, musi być niżej, nie może przekraczać ramion i tak dalej, to coś tam tylko jest trochę inaczej, już jest grzech. Jest druga strona medalu, osoby, które powiedzą, że Sobór Watykański II był po prostu za późno, że można było się wcześniej jakoś zareagować na te wszystkie zmiany, które się dokonują. Wcześniej już można było zlikwidować święte oficjum, czyli inkwizycję. Wcześniej można było likwidować już więzienia dla księży, które było w Rzymie. Wcześniej można było likwidować wszelkie rzeczy, które no nie szły zupełnie z duchem czasu i gdzieś może na to można było sobie pozwolić. Tutaj najpierw fragment takiej ogólnej polemiki ojca Remigiusza, no polegającej w dużej mierze na powtórzeniu jakichś takich czarnych legend, które najprawdopodobniej ojciec Remigiusz słyszał w seminarium, że właśnie przed soborem to wszyscy księża po prostu bali się, że cały czas grzeszą na tej mszy świętej. No ja tego nigdzie ani w dokumentach kościelnych nie znalazłem, ani w sensie czegoś, co mogłoby wywołać taki strach, ani również moi profesorowie bractwo, przypominam, ma ciągłość w odprawianiu mszy świętej trydenckiej. My nie jesteśmy ludźmi, którzy gdzieś tam, tak znaczy jako zgromadzenie, którzy wracają do mszy trydenckiej, tylko bractwo ma ciągłość. Tak? To jest ciągłość formacji kapłańskiej, która
jest od czasów przedsoborowych do dzisiaj. Zupełnie nic by na to nie wskazywało i zapewniam, że ani moi profesorowie, ani ja nie mamy, nie mieliśmy i nie mamy takiej obawy, że właśnie teraz tutaj musiałem zrobić coś nie tak. Również kwestia tego właśnie znoszenia wcześniej. Trzeba było wcześniej znieść przecież święte oficjum. Ono zostało przetransformowane w kongregację nauki i wiary, a nie zniesione. Trzeba było wcześniej zlikwidować więzienia dla kapłanów. Ja myślę, że dzisiaj to naprawdę takie więzienia by nie zaszkodziły i na pewno spora część duchowieństwa by zasłużyła na to, żeby ich w takim więzieniu zamknąć, więc być może wcale nie był to taki zły ruch. Oczywiście, że przed soborem znaczy nie było to takie złe, że takie więzienia istniały. Oczywiście, że wiele rzeczy przed soborem należało zreformować, że te lata 60. to był czas, który na pewno wymagał od Kościoła pewnych nowych odpowiedzi, właśnie, ale odpowiedzi na bieżące problemy. Wskazywałem na to chociażby w materiale Sobór Watykański II a Komuna. Odpowiedź na bieżący problem. Stajemy wobec nowych wyzwań, jak na nie odpowiadamy. Natomiast moim zdaniem Sobór Watykański II zrobił problemów nie ma. Wspaniale. Przytulmy się ze światem, będzie dobrze. Poluzujmy dyscyplinę, nie bądźmy tacy wymagający, będzie super. Właśnie tu więzienie dla księży to też jest trochę takie na poły legendarne. To brzmi właśnie jakby tam Watykan miał po prostu całą taką instytucję i pewnie jeszcze z torturami i z paleniem na stosie. Oczywiście no, to tak to może trochę brzmiło ojca Remigiusza. Jest to no powtarzanie takich czarnych legend. Oczywiście jakby nie neguję samego faktu, nie twierdzę, że nie ma w tym jakiegoś fundamentu w rzeczywistości, tylko twierdzę, że jest to właśnie jakieś elementy zostają wykorzystane do tego, żeby stworzyć taką czarną legendę kościoła przedsoborowego, który był taki straszny, prześladował wszystkich i księża tam się tylko bali, bo po mszy świętej, w trakcie mszy świętej ciągle grzeszyli i w więzieniu w ogóle zamykali. Taki obraz rysuje nam tutaj ojciec Remigiusz Recław, co jest takie i straszne, i śmieszne zarazem. Wydaje się, że zejdzie ona gdzieś do podziemia, czyli będzie robiona już nie w jedności z Kościołem. Kościół chciał, żeby była w jedności i Benedykt XVI otworzył ręce w dużym geście miłosierdzia. Zostało to, czego niektórzy się spodziewali i prosili, żeby tego nie robić, ale papież miał nadzieję miłosierdzia w tym wszystkim. Zostało to zinterpretowane jako atak, teraz już możemy, i atak na liturgię posoborową. Stąd też ta decyzja o ucięciu już tematu bardzo mocno przez papieża Franciszka. Jak czytamy na portalach tradycjonalistów, już teraz, pierwszego dnia po wydaniu dokumentów papieża, od razu są komentarze, a zatem będzie msza święta w podziemiu. To oznacza, że a zatem odłączamy się od Kościoła, nie będziemy Kościołowi posłuszni. To jest to diabelskie non serviam, które mówi, nie będę służył. Nie będę służył takiemu Kościołowi. Widzimy, że ważniejsze jest, żeby robić po swojemu, niż to, żeby być w Kościele. Jest forma mszy świętej, która jest ubóstwiona, nie Bóg w tej Eucharystii, ale forma jest tak jakby ważniejsza od Boga. Po prostu forma jest nad treścią, że nie pozwala to, aby iść za tym, co mówi Kościół. No i tu jest ta trudność, z którą się zmagamy, to jest trudność teologiczna. Ubolewam, że trwa, ale widać, że problem jest poważny. My osobiście na kanale Mocni w Duchu już nie mamy za bardzo trudności z lefebrystami, dlatego że no, to są setki kont, które mamy pobanowane. No i te osoby nie mogą komentować, nie mogą tutaj, nie mają za dużo do powiedzenia. Dlatego mamy względny spokój. Natomiast z tego, co mówią osoby, które nie porobiły takiego banowania wcześniej czy coś, no mają, wchodząc w komentarze z tym środowiskiem, wchodzisz, nie chcę powiedzieć w bagno, ale w coś, z czego zmarnujesz dużo czasu, nic nie, nikogo nie przekonasz. Oni są bogami, oni wiedzą najlepiej. I najprawdopodobniej po prostu to zejdzie, jako boczny kościół będzie, jakaś kolejna schizma. Zresztą nie potrzeba schizmy, bo lefebryści już są, także po prostu dołączą do lefebrystów i
No i tak to się jakoś potoczy, pomimo próby bardzo pięknej przez Benedykta XVI, żeby włączyć tę grupę do kościoła. No, to się nie udało. No w pewnym sensie te słowa są przerażające. Ojciec Remigiusz tutaj całe grupy ludzi porównuje do demonów i oskarża o ewidentne grzechy ciężkie. Tak, to jest właśnie to non servem, nie będziemy posłuszni, mamy nasze predyspozycje, my lubimy tak i na tym nam bardziej zależy niż na posłuszeństwo wobec Kościoła. To są sofizmaty, to są puste oskarżenia. Przypominam, że oszczerstwo może być również grzechem ciężkim. Naprawdę zwracam na to uwagę. No moim zdaniem jest to ewidentne oszczerstwo. Normalnie nikt z prawdziwych tradycjonalistów nie mówi o tym, że chodzi mu o... Nie tylko nie mówi, ale po prostu nie chodzi. Nie chodzi nam o to, że tutaj jest ładniej, że to są nasze preferencje, tylko mówimy o kwestiach wiary. O tym mówimy, że kryzys w Kościele jest spowodowany przez błędne decyzje, przez wpływ herezji, która była bardzo wyraźnie potępiona na początku wieku XX, o której papieże mówili, że uwaga, ona chce wejść w struktury kościelne, oddolnie zacząć działać. Chwilę później, czy chwilę, dziesięciolecia później, mamy bardzo gwałtowne reformy w Kościele, bardzo zgodne z tą herezją, również reformę liturgiczną. To nie jest kwestia upodobań. My mówimy, uwaga, te reformy są zagrożeniem dla wiary. Jeśli czcigodny ojciec Recław chce wykazać, że tak nie jest, to niech wykaże, że wcale tak nie jest, że modernizm nie miał na to wszystko wpływu, że ta zależność jest przypadkowa pomiędzy herezją modernizmu a nową mszą. Tutaj polecam mój materiał Modernizm a nowa msza. Bardzo zachęcam do obejrzenia tych, którzy jeszcze nie widzieli. Niech nam wykażą, że to jest nieprawda. Do tej pory nikt się nie znalazł, moim zdaniem, kto by realnie mógł podważyć tą tezę, że tam jest bardzo znaczący wpływ. Natomiast w tej chwili, no właśnie z jaką dyskusją mamy do czynienia, ludzie pokroju ojca Remigiusza Recława mówią, oni są jak diabeł, są pyszni, to są ich tylko preferencje, czują się bogami i oni właśnie tutaj uważają, że Kościół pobłądził, bo tak sobie uważają, są tacy pyszni. To są teraz ludzie, autorytety, 200 tysięcy subskrypcji, kanał Mocni w Duchu, kapłan, ojciec, zakonnik, który tak sobie szasta takimi słowami. Jest to moim zdaniem straszne. My widzimy problem, zwracamy na niego uwagę, uważamy, że jest to problem palący, uważamy, że nowy rytm mszy świętej jest wielkim zagrożeniem, dlatego uważamy, że trzeba go jak najszybciej zmienić. Nie słyszymy rzetelnej, merytorycznej odpowiedzi ze strony ludzi Kościoła, tylko obelgi. Przypominam również o tym, że nie ma żadnych podstaw prawnych, aby nazywać nas schizmatykami. Przypominam, że to również może być oszczerstwo. Jeśli ktoś uważa, że ma takie podstawy prawne, to proszę, żeby je wykazał. Będzie to dosyć trudne, zważywszy na to, że kapłani bractwa korzystają z osobistej jurysdykcji papieża do słuchania spowiedzi, więc wykazanie tego będzie bardzo trudne. Skoro nie da się tego wykazać, to pozostaje to znowu na poziomie oszczerstwa. Oczywiście dla nas, nawet jeśli papież Franciszek cofnie kiedyś to pozwolenie, tą jurysdykcję, my jesteśmy przekonani, że po prostu musimy udzielać sakramentów. Dlaczego? Dlatego, że obowiązkiem kapłanów jest przekazywanie prawdziwej wiary. Gdybyśmy my lub anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię, niech będzie wyklęty. Święty Paweł sprzeciwia się Kefasowi, bo na to zasłużył, jak sam święty Paweł mówi. A więc w obronie wiary jak najbardziej należy się sprzeciwić nawet hierarchii kościelnej i my uważamy, że musimy to zrobić. I jeśli nie mamy racji, to niech nam to ktoś wykaże. Jest to wasz obowiązek sumienia. Jeśli nie mamy racji, to niech ktoś nam to wykaże. Bo do tej pory, moim zdaniem, nikt nie wykazał, a bardzo niewielu próbowało. A więc próbujcie nam to wykazać, a nie oskarżajcie nas bezpodstawnie o schizmy i o to, że jesteśmy jak diabły wcielone. Macie obowiązek sumienia nam to wykazać i rozwiązanie typu banuj
od razu, naprawdę nie jest rozwiązaniem, które jest zgodne z ojca obowiązkiem, aby iść i nauczać, aby wykazywać błąd. Jeśli jesteśmy w błędzie, wykażcie nam to, a jeśli mówimy niewygodną prawdę, której nie jesteście w stanie się sprzeciwić, to może się zastanówcie, czy przypadkiem to nie wy nie zdążacie nie tą drogą, którą potrzeba. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.